Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Obecnie rozpoczynamy cykl studium Pisma Świętego. Cykl, który zadaniem będzie odkrywanie tajemnic dwóch ksiąg proroczych, księgi Daniela i księgi Apokalipsy. Są to bardzo interesujące księgi, które dostarczają nam bardzo ciekawego materiału duchowego. Rozumiem, że wiele osób chciałoby poznać te zagadnienia, które są tam poruszane. Proroctwa, bardzo ciekawe też nauki biblijne. Lecz aby dobrze zrozumieć, trzeba dobrze się przygotować do studium tych ksiąg. Rozpoczniemy od trzech wersetów biblijnych. Pierwszy werset z księgi drugiego listu apostoła Piotra, pierwszy rozdział i werset od 19 do 20. 21. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Jednym z podstawowych elementów zrozumienia Pisma Świętego, a tym samym zrozumienia ciężkich, trudnych ksiąg proroczych, jest zaakceptowanie działania Ducha Świętego. Musimy nastroić się na odbiór, na działanie Ducha Świętego w naszym życiu, aby ten sam Duch, który powodował, że ludzie pisali tę księgę, którą mamy tutaj, aby ten sam Duch Święty działał na nas i pomagał nam w zrozumieniu Pisma Świętego. To jest podstawa. Jeżeli podchodzimy do Księgi Pisma Świętego bez potrzeby szukania Ducha Świętego i szukania Jego mądrości, to nie zrozumiemy sensu natchnienia, nie będziemy pod tym samym duchem działali, w jakim było napisane Pismo Święte. Kolejny werset, wypowiedź Jezusa Chrystusa z Ewangelii Jana, 5 rozdział. I werset 39. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Całe Pismo Święte składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest centralną postacią Pisma Świętego. On jest centralną postacią chrześcijaństwa. I jeżeli to zaakceptujemy, ten drugi warunek, pierwszy, Pismo Święte jest natchnione przez Ducha Świętego i chcemy, aby tak samo jak Duch Święty działał na apostołów, na proroków, tak samo aby działał na nas, abyśmy mogli poddać się temu działaniu. Drugi bardzo ważny warunek jest to, że on, Pismo Święte, składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. To nie jest księga, która mówi o jakiejś innej osobie, wywyższająca inną osobę. Pismo Święte jest księgą, która od początku do końca mówi o Chrystusie. Za chwileczkę to do tego wrócimy. I kolejny werset z Ewangelii Jana, 16 rozdział.
13 i 14 werset. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Są to bardzo ciekawe słowa mówiące o działaniu Ducha Świętego. Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę, nie mówi od siebie. I tak samo i my nie możemy mówić od siebie, mamy Słowo Boże interpretować Słowem Bożym. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, prosimy Boga, aby nam to objawił. Odkładamy pewne wersety, nie musimy tego wszystkiego zrozumieć. Są rzeczy fundamentalne, które powinniśmy zrozumieć. A nade wszystko nie wykładać według swojego, bym powiedział, widzimisię, ale znając dobrze Ducha Świętego i być pod tym samym wpływem Ducha Świętego, pod tym samym natchnieniem, abyśmy bardzo dobrze rozumieli sens, co Duch Święty chciał przekazać w danym momencie apostołom, prorokom, w danym momencie i tak samo dla nas. On uwielbi Jezusa Chrystusa. Obecnie przeczytam uwielbienie Jezusa Chrystusa od pierwszych wersetów, w jaki sposób Chrystus jest objawiony w całym Piśmie Świętym. We wszystkich księgach Pisma Świętego jest Chrystus uwielbiony. Jeżeli takie uwielbienie w swoim życiu będziemy dokonywać, jeżeli tak będziemy wywyższali Jezusa Chrystusa, to Duch Święty niesamowicie się rozraduje i będzie współpracował z nami. Będzie to znaczyło, że zrozumieliśmy ideę chrześcijaństwa, którym celem jest wywyższenie Jezusa Chrystusa w każdym naszym osobistym życiu. Jezus w każdej księdze Pisma Świętego. W pierwszej księdze Mojżeszowej Jezus jest potomstwem niewiasty. W drugiej księdze Mojżeszowej On jest barankiem paschalnym. W trzeciej księdze Mojżeszowej On jest naszym najwyższym kapłanem. W czwartej księdze Mojżeszowej On jest wywyższonym wężem miedzianym. W piątej księdze Mojżeszowej On jest słupem ognia w nocy, a słupem obłoku w dzień, wskazującym drogę, którą mamy iść. W księdze Jozłego On jest wodzem wojska Pana. W księdze Sędziów On jest naszym sędzią i prawodawstwem. W księdze Rut On jest naszym wykupicielem. W pierwszej i drugiej księdze Samuela On jest naszym zaufanym prorokiem. W księgach królewskich i kronik On jest naszym panującym królem. W księdze Ezdrasza On jest naszym budowniczym zburzonych murów. W księdze Nehemiasza On jest naszym reformatorem po wyjściu z Babilonu. W księdze Estery On jest naszym troszczącym się Mordochajem. W księdze Joba On jest naszym żyjącym odkupicielem. W księdze Psalmów On jest naszym dobrym pasterzem. W księdze Przypowieści Salomona On jest naszą mądrością. W księdze Kaznodziei Salomona On jest przemawiającym do nas w domu modlitwy. W księdze Pieśni nad Pieśniami On jest naszym kochającym oblubieńcem. W księdze Izajasza On jest naszym cudownym doradcą, Bogiem mocnym, Ojcem odwiecznym, Księciem pokoju. W księdze Jeremiasza On jest naszym dobrotliwym Panem. W księdze Trenów On jest naszym pocieszającym sędzią. W księdze Ezechiela On jest naszym pełnym współczucia i miłości Panem.
w księdze Daniela. On jest czwartym mężem chodzącym w środku rozpalonego pieca ognistego razem z Szadrachem, Meszachem i Abednego. W księdze Ozeasza on jest naszym wiernym Panem i miłującym nas. W księdze Joela on jest, który wylewa Ducha Świętego na wszelkie ciało. W księdze Amosa on jest objawiającym swoje plany swoim sługom, prorokom. W księdze Abdiasza on jest zapraszającym wszystkie narody, aby piły wodę żywota wypływającą z góry Synaj. W księdze Jonasza on jest tym, który wysyła misjonarzy do niewiernych. W księdze Michała on zmywa nasze winy i wrzuca do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. W księdze Nahuma on jest naszą ostoją w dniu ucisku. W księdze Habakuka on jest Panem, który ogłasza straszną zagładę wszystkim mieszkańcom ziemi. W księdze Ageusza on jest większą i przyszłą chwałą świątyni Zorobabela. W księdze Zachariasza on jest źródłem wytryskającym dla oczyszczenia z grzechów i nieczystości. W księdze Malachiasza on jest naszym słońcem sprawiedliwości z uzdrowieniem na skrzydłach. W księdze Ewangelii Mateusza on jest królem żydowskim. W Ewangelii Marka on jest Panem Sabatu. W Ewangelii Łukasza on jest Synem Najwyższego. W Ewangelii Jana on jest Słowem, które stało się ciałem. W Dziejach Apostolskich on jest Zbawicielem świata. W liście do Rzymian on jest naszą sprawiedliwością. W pierwszym liście do Koryntian on jest naszą opoką. W drugim liście do Koryntian on jest naszym zwycięzcą i dającym zwycięstwo. W liście do Galacjan on jest naszym wyzwolicielem. W liście do Efezjan on jest głową Kościoła. W liście do Filipian on jest naszą radością. W liście do Kolosan on jest naszym życiem. W pierwszym liście do Tesaloniczan on jest naszym zawsze wiernym. W drugim liście do Tesaloniczan on jest obiektem uwielbienia. W pierwszym liście Tymoteusza on jest naszym jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. W drugim liście do Tymoteusza on jest naszą pewnością. W liście do Tytusa on jest naszą błogosławioną nadzieją. W liście do Filemona on jest naszym dobrodziejstwem. W liście do Hebrajczyków on jest naszym sługą prawdziwej świątyni zbudowanej przez Pana, a nie człowieka. W liście do Jakuba on jest słowem prawdy. W pierwszym liście Piotra on jest naszym przykładem. W drugim liście Piotra on jest naszym wyzwolicielem z brudów tego świata. W pierwszym Jana on jest naszym życiem wiecznym. W drugim Jana on jest naszym wzorem. W trzecim Jana on jest prawdą. W liście do Judy on jest fundamentem naszej wiary. W objawieniu on jest początkiem i końcem oraz powracającym triumfalnie królem królów i panem panów. On jest pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Przez niego i dla niego wszystko zostało stworzone. On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Przez niego zostały stworzone wszechświat. On był zawsze, on jest i on będzie zawsze. On był zraniony, a przyniósł uzdrowienie. On był przybity, a przyniósł ulgę. On był prześladowany, a przyniósł wolność. On był martwy, a przyniósł życie. On zmartwychwstał i przyniósł siłę. On rządzi i przynosi pokój. Świat nie może go zrozumieć. Armie nie mogą go pokonać. Szkoły nie mogą go wyjaśnić. Przywódcy nie mogą go ignorować. Herod nie mógł go zabić. Faryzeusze nie mogli go wprowadzić w zakłopotanie. Ludzie nie mogą go zatrzymać. Neron nie mógł go zmiażdżyć. Hitler nie mógł go uciszyć. New Age nie może go zastąpić. On jest światłem, miłością, wiecznością i Panem. On jest dobrocią, życzliwością, uprzejmością i Bogiem. On jest święty, sprawiedliwy, potężny i czysty. On jest zawsze prawy. Jego słowo jest wieczne.
Jego wola jest niezmienna. On o mnie stale myśli. On jest moim Zbawicielem. On mnie odkupił. On jest moim przewodnikiem. On jest moim pokojem. On jest moją radością. On jest moim pocieszycielem. On jest moim Panem. On rządzi moim życiem. Ja służę Jezusowi, ponieważ jestem związany z Nim miłością. Jego ciężar jest lekki, a Jego cel dla mnie, aby moje życie było pełne obfitości. Ja naśladuję Jego, ponieważ On jest mądrością mędrców, potęgą potęg, przedwiecznym, władcą władców, przywódcą przywódców, wszechwładnym władcą wszystkiego, co jest, co było i co będzie. Moim celem jest być w przyjaźni z Nim, gdyż On nigdy mnie nie opuści. On nigdy nie zapomni o mnie. On nigdy nie wprowadzi mnie w błąd. On zawsze patrzy na mnie. Kiedy moje serce jest zamknięte, On puka do niego. On chce zamieszkać w moim sercu. Kiedy ja upadam, On mnie podnosi. Kiedy grzeszę, On przebacza mi. Kiedy jestem słaby, On jest silny. Kiedy zgubiłem drogę, On pomaga mi ją znaleźć. Kiedy boję się, On dodaje mi odwagi. Kiedy się potykam, On podtrzymuje mnie. Kiedy jestem zraniony, On leczy mnie. Kiedy jestem złamany, On naprawia mnie. Kiedy jestem głodny, nakarmia mnie. Kiedy jestem wystawiony na próbę, On jest ze mną. Kiedy jestem prześladowany, On ochrania mnie. Kiedy borykam się z problemami, On pociesza mnie. Kiedy stoję w obliczu śmierci, On prowadzi mnie do domu Ojca. Kiedy jestem bezdomny, On ma dla mnie pałace. On jest wszystkim, dla wszystkich, w każdym czasie, w każdy sposób. Ja jestem Jego, a On jest mój. Ja jestem Jezusa, a Jezus jest mój. Należymy do siebie na wieki wieczne. Ja jestem po Jego stronie, a to znaczy, że wszystko jest dobrze ze mną. Każdy dzień jest błogosławieństwem dla mnie, ponieważ Ojciec i Syn zamieszkali w moim sercu. Bóg jest w moim życiu. Te wspaniałe słowa wyznania wiary pocieszają Ducha Świętego, który będzie wprowadzał nas w pełni prawdy. Życzę wszystkim, aby wsłuchając się w te słowa, Duch Święty mógł do nich, do każdego z was, drodzy słuchacze, przemawiać i prowadzić was drogą Bożą. Zapraszam na kolejną część rozważań proz biblijnych. Do usłyszenia.